Storytel Original przedstawia Piotr Rogorza Szara strefa czyta Szymon Bobrowski Odcinek pierwszy. Prolog Waldek podszedł do furtki na ogródek działkowy i wydobył z kieszeni dżinsów pęk kluczy. Przez chwilę szukał właściwego, wreszcie otworzył starą kłódkę i popchnął furtkę, która uchyliła się z głośnym zgrzytem. A więc to teraz, pomyślał. Chwila prawdy. Zobaczymy, czy jeszcze mam jaja. Poczuł dreszcz, ale przed oczami wcale nie przewinęło mu się całe dotychczasowe życie. Przypomniał sobie jeden konkretny dzień. Chwilę, kiedy wszystko się skończyło. A raczej zaczęło. Ale wtedy nie mógł jeszcze zdawać sobie z tego sprawy. To było prawie 20 lat temu. Koniec marca 1999 roku przyniósł wielkie zmiany. Wiosenna burza przetoczyła się właśnie przez Warszawę. Wśród mieściu przestało już padać, a słońce nieśmiało wyglądało z rozrzacających się chmur, ale po drugiej stronie Wisły, nad Pragą niebo wciąż gniewnie pomrukiwało Waldek Buła Bułczyński otworzył okno w aucie i wciągnął głęboko w płuca chłodne pachnące ozonem powietrze Tyczka na którego czekał od kilku minut gdzieś się zawieruszył Buła zabębnił palcami o kierownicę i bezwiednie zawiesił spojrzenie na kostkach prawej dłoni Tatuaż ładnie się zagoił Opuchlizna znikła, a krawędzie liter, o które trochę się obawiał, na szczęście okazały się równe i ostre. Od kilku dni jego kostki zdobił napis Anna. Buła uśmiechnął się, wspominając minę świeżo poślubionej żony, gdy zobaczyła, że wytatuował sobie na pięści jej imię. Patrzył na wartki strumień aut płynący z Ronda de Degola w stronę ścisłego centrum. Mijały go wysłużone Polonezy, Fiaty i Skody, ale też Mercedesy i nowsze modele BMW. Z miesiąca na miesiąc w stolicy przybywało lepszych aut. No i bardzo dobrze, pomyślał Buła. Kraj wszedł do NATO, może niedługo zagości tu wreszcie cywilizacja. Wreszcie Buła zobaczył charakterystyczną sylwetkę kolegi. Niespodziewanie wyłaniającą się z empiku. Co on? Chyba nie kupował książek. Wbrew ksywie. Maciek Tyczyński był krępy i raczej niewysoki. Z kwadratową gębą i małymi szeroko rozstawionymi oczami przypominał buldoszka. Uroku nie dodawał mu złamany przed laty i źle nastawiony nos, pamiątka po przymiarkach do kariery bokserskiej w barwach legi. No, jesteś w końcu mruknął buła, gdy tyczka wsiadł do auta. Co tam niesiesz? Gazetę. Kompan pokazał mu kolorową okładkę magazynu Świat Gier Komputerowych. Kupiłem właśnie. I to przez to się spóźniłeś? zdziwił się Buła. Sorry, odparł tyczka, moszcząc się na siedzeniu pasażera słynnego na mieście czarnego Audi. Kolejka straszna, a jedna kasa nie działała. Pasy weź zapnij. Buła odpalił silnik. Czekała ich godzina drogi do Mińska Mazowieckiego, o ile oczywiście nie zdarzył się żaden wypadek, i nie trzeba będzie tłuć się objazdami. Ostatnio powrót zajął im ponad dwie godziny. Musimy pogadać z Gałganem, westchnął buła, wjeżdżając na rondo. Na pewno ktoś inny mógłby ten jebany Mińsk ogarniać, zwłaszcza jeśli to ma jeszcze potrwać. No wiadomo, zgodził się tyczka. Tylko wiesz, jak jest, coraz mniej ludzi. No wiem. A zysk z maszyn za duży, żeby odpuścić Raz można nie odebrać, drugi pewnie też Ale za trzecim już pójdzie plota, że rezygnujemy I zaraz przyjadą Wołomińscy Ty mi nie musisz tłumaczyć, mruknął Buła Tylko wkurwia mnie już to jeżdżenie po prostu Mnie też, ale pomyśl Gaugan woli, żebyśmy to my się zajęli Mińskiem A to teraz jeden z jego kluczowych interesów, nie? Czyli nam ufa Zaciśniemy jeszcze trochę zęby, to nie będzie miał wyjścia. Musi dać awans. Dobrze by było. Na chwilę zamilkli. Tyczka wertował strony świata gier komputerowych. Wreszcie wyszli nowi herosi, rozmarzył się Tyczka. Z recenzji wynika, że gierka zajebista. Muszę w weekend wpaść na stadion popłytę. Boła pokręcił tylko głową. A na amigę żadnych nowości nie ma? Zainteresował się. Tyczka parsknął śmiechem. Na amigę? Chłopak, mamy rok dziewięćdziesiąty dziewiąty, nowe milenium za moment, a ty pytasz o amigę? Czyli nie ma. Buła, no kurwa litości, nikt już nie gra na amidze. Amigowcy wymarli, kumasz, jak dinozaury. Wjechał na most. Buła uruchomił wycieraczki, bo deszcz znowu zrosił szybę. Co za parszywy dzień na taką wyprawę. Ty. A wiesz czemu psiarnia zgarnęła słonego i dzika? Bo im się kurwa należało mruknął tyczka z nad gazety. Bo to głąby są, buła. Większość starych to głąby, pały tępe. Nie nadążają zupełnie. Przyszłość pruszkowa to małpa. On jeden w zarządzie wie, że dziki zachód się skończył. Skoki na tiry z fajkami to przeszłość. Na jumaniu aut Niemcom też już się nie dorobisz. Kto chce ciągle w tym robić, ten kończy w pasiaku, nie ma innej opcji. Czyli co, buła zmarszczył brwi, myślisz, że to małpa ich psiarni wystawił? Nie no, nie sądzę. Sami się wystawili. Za bardzo się rozbrykali, a to już nie czasy dla kowboju. I bardzo dobrze. Im mniej starych, tym więcej miejsca dla małpy. A jak dla małpy, to i dla gałgana. A jak dla gałgana dokończył buła, to i dla nas. Tyczka ponownie pogrążył się w lekturze magazynu o grach. Buła włączył radio. Zjeżdżali z wału miedzyszyńskiego w aleje Stanów Zjednoczonych. Zabrzmiał dżingiel zapowiadający serwis informacyjny. Nagle rozległ się głośny dźwięk. To tyczka dostał SMS-a. Sięgnął do kieszeni. Ty, powiedział dziwna sprawa. To Gaugan odwołuje robotę, co? Zdziwił się Buła. Jak to odwołuje? No słuchaj. Akcja w Mińsku odwołana. Panowie, to koniec. Wszystkiego się niedługo dowiecie. Dzięki i powodzenia. Ja znikam. Tyczka, no kurwa, sapnął buła. Co to ma być? Jaja sobie robisz? Nie podoba mi się to, przyznał kompan. Czas na informacje z kraju i ze świata, powiedział radiowy prezenter. Zaczynamy od sensacyjnych doniesień z Warszawy. Przed kilkoma minutami rzecznik komendy głównej poinformował o zatrzymaniu Mariusza w pseudonim małpa, jednego z bosów tzw. mafii pruszkowskiej. To potężny cios, po którym, zdaniem komentatorów, grupa przestępcza ma się już nie podnieść. O kurwa! Jęknął tyczka. Prezenter mówił dalej. Małpę zatrzymano w jego rezydencji w podwarszawskim Pruszkowie. Nie stawiał oporu. Przewieziono go już do aresztu tymczasowego. Była czuł, że słowa płynące z głośników zamieniają się w grad ogłuszających ciosów. Oszołomiony największym wysiłkiem woli, koncentrował się na prowadzeniu samochodu. Mają małpę, wykrztusił tylko. Tyczka wpatrywał się w zgasły ekran komórki, a potem powiedział bardzo powoli i bardzo wyraźnie – czyli to naprawdę koniec. Za oknami błysnęło, a po chwili, przez poczerniałe, niewiadomo kiedy niebo, przetoczyła się ciężka lawina grzmotu. Początek Niecałe dwie dekady później, w połowie lutego roku 2018, środowy wieczór dość niespodziewanie zastał Jacusia Grabowskiego w klubie Generacje. Jacuś obiecywał sobie wiele razy, że koniec z przesiadywaniem w klubach bez celu i towarzystwa, bo szkoda pieniędzy, ale koniec końców zawsze przychodził wieczór taki jak ten, gdy w mieszkaniu całkowicie siadał internet, a dostawca mógł przysłać technika dopiero na zajutrz rano co wtedy robić. Akurat klub Generacje miał tę niezaprzeczalną zaletę, że mieścił się na parterze kamienicy na Sandomierskiej, w której ja coś mieszkał, więc przynajmniej nie trzeba było daleko chodzić. Warszawa od dwóch tygodni aż trzeszczała w objęciach arktycznego mrozu. Chłopak zasiadł przy swoim ulubionym stoliku w rogu, małymi łyczkami sączył piwo i obserwował salę. Dwóch studentów w kraciastych koszulach zapijało smutki po nieszczególnie udanej sesji. Jacuś pokiwał głową. Studia. Piękne czasy. Poczuł przypływ sympatii do tych chłopaczków, którzy zamawiali właśnie kolejne piwo. Cieszcie się tym, że dziś emocje budzi w Was egzamin z filozofii nowożytnej. Za parę lat odskniecie się jako pracownicy agencji reklamowej, albo sprzedawcy w hurtowni, zadający sobie co wieczór pytanie: Co właściwie poszło w Waszym życiu nie tak? Przy samym barze wysoka blondynka rozmawiała półgłosem z barmanem. Często tu przychodziła, chyba była jego dziewczyną. Ja coś uważał to za wyjątkowo niesprawiedliwe, bo blondynka. Wyglądała jak marzenie. Rzadko widuje się takie dziewczyny w tak marnych klubach, zwłaszcza, że i barman to nie był żaden Romeo. Świat nie powinien tak działać. Poza nimi w generacjach nie było nikogo. Trudno się dziwić, w taką pogodę ludzie wolą zostać w domach. Jacuś zapatrzył się w ekran nad barem, wyświetlający teledyski, ale z wyciszonym dźwiękiem. Z głośników na sali płynęła muzyka, owszem, ale zupełnie inna. Snujące się jak dym jazzowe kompozycje, podczas gdy na ekranie żwawo tańczyły półnagie latynoski. Teledysk akurat się skończył, gdy do sali weszła dziewczyna w grubej, puchowej kurtce. Od drzwi aż powiało chłodem. Chłopak przeniósł wzrok na nowo przybyłą. Dziewczyna przystanęła, rozejrzała się, wreszcie odsunęła sobie krzesło przy stoliku pod oknem. Miała przyjemne rysy twarzy, a kasztanowe włosy układały się w ładne fale. Policzki zaróżowiły się od mrozu, a oczy ciepłe, brązowe. Dziewczyna zdjęła kurtkę i wyjęła telefon. No tak, pewnie umówiła się to z chłopakiem, jakżeby inaczej. Tymczasem minuty mijały, ale nikt do niej nie przychodził. W pewnym momencie dziewczyna pokręciła głową, schowała telefon do torebki i z rezygnowanym gestem sięgnęła po kurtkę. No kto by pomyślał, Habibi ją wystawił! Jacuś poczuł, że mocniej zabiło mu serce: teraz albo nigdy! Piwo jak zawsze miało rację, warto było zaczekać. Wstał natychmiast, zmierzwił włosy, zmusił twarz do uśmiechu i podszedł do stolika nieznajomej. Nie zdążyła jeszcze założyć kurtki. Y nie przyszedł? zapytał z udowaną beztroską. Dziewczyna podniosła na niego zaskoczone spojrzenie. Jacuś pokiwał głową. Tak to bywa. Niestety powiedział, zanim dziewczyna otworzyła usta. Znam to uczucie. Dziewczyna uśmiechnęła się nieśmiało. Jacuś wziął to za dobry znak i kontynuował. Ale skoro już tu jesteś, to może zostaniesz jeszcze chwilę. Jacek jestem wyciągnął dłoń dziewczyna podała mu swoją chłodną i delikatną Agata widzisz czekałam tu na koleżankę miała przyjść ale napisała że rozchorowało się jej dziecko nie jej wina no rozumiem ja coś nie dał się zbić stropu czego się napijesz dziewczyna delikatnie uniosła brwi w jej oczach zamigotało coś co przypominało zaciekawienie może być małe piwo z sokiem Chłopak ruszył więc do baru, nie mogąc uwierzyć we własne szczęście. A ty? Co tu robisz sam? zapytała, gdy już stuknęli się szklankami. Nudziłem się w mieszkaniu odparł chłopak, zgodnie z prawdą. Tu chociaż coś się dzieje. Agata pokiwała głową. Czym się zajmujesz? zapytał szczerze, zaciekawiony. Studiuję. Zarządzanie trzeci rok a ty? Właściwie Nic nie robię przyznał to znaczy nie tak dosłownie nic czytam dużo. Mam mieszkanie po rodzicach. Siedem lat już mija, jak zginęli w wypadku. Zostało mi po nich jeszcze troszkę grosza, a czasem dorabiam pisząc prace zaliczeniowe. Duszy sobie nie dałem żadnej korpo wydrzeć, a to chyba najważniejsze. Agata znów tylko pokiwała głową. Na moment zapadło milczenie. Niedługo wszystko się zmieni, dodał szybko Jacuś. Mam kuzyna, który założył studio gier komputerowych. Wiesz, teraz w Polsce to żyła złota. Niedługo rusza z pierwszym projektem będę pisał scenariusz. Informacja albo nie zrobiła na dziewczynie wrażenia, albo ta nie dała tego po sobie poznać. Znów zapadło milczenie. Według mnie, strasznie tu ponuro, powiedziała w końcu Agata. Może w takim razie. Wolałabyś pójść gdzieś indziej? I gdzie proponujesz? Jacuś odliczył w myślach do trzech. Może. Do mnie po prostu. Mieszkam w tym budynku, daleko nie musielibyśmy iść w tym mrozie. A co można u ciebie robić? Dziewczyna spojrzała mu w oczy niespodziewanie śmiało, albo takie tylko odniósł wrażenie, przełknął ślinę. Mam PlayStation. Jacuś chciał jeszcze coś dodać, ale w torebce dziewczyny zaćwierkał akurat telefon. Widzisz, ja jednak podziękuję, powiedziała spoglądając na ekran. Aśka napisała, że babcia przygarnęła młodego na wieczór i jednak będzie mogła przyjechać. Miło było cię poznać, jacuś spróbował się uśmiechnąć. Popatrzył, jak dziewczyna niknie w drzwiach, nie oglądając się nawet za siebie. W wisielczym nastroju dopił swoje piwo i zajrzał do portfela. No, jeszcze jedno nie zrujnuje budżetu. A może lepiej zamówić wódkę? Blondyna całowała się bezwstydnie z barmanem. Jacuś odstawił pustą szklankę z takim impetem, jakby chciał wybić dziurę w blacie. A pieprzcie się wszyscy! Nie to nie. Kupi sobie w monopolowym. Niespodziewany ostry dźwięk. Wyrwał go ze snu. Chryste, co to za hałas? Alarm lotniczy? Bombardowanie? Nie, pobrzmiewało w nim coś znajomego. Jacusiowi zdarzało się już słyszeć ten dźwięk. Z całych sił skupił myśli. No przecież, to dzwonek do drzwi, nieużywany od tak wielu miesięcy, że zupełnie o nim zapomniał. Jacuś? Podźwignął się do pionu, ale w tym momencie kac zawirował mu w głowie tak mocno, że bezwładnie runął z powrotem. Wtedy zdał sobie sprawę, że spał na kanapie. Po wyjściu z generacji zaszedł do sklepu nocnego, Cięższy o flaszkę wrócił do mieszkania dość wcześnie, na pewno jeszcze przed dwudziestą trzecią. Nalewając sobie pierwszą kolejkę pomyślał, że ubił dobry interes. Popijając wygazowaną kolą kolejkę numer dwa utwierdził się w tym przekonaniu, a przy trzeciej był już absolutnie pewien. Potem skończyła się kola. Co działo się później, nie pamiętał. Dzwonek do drzwi ponownie zaterkotał. Już idę. Jacuś zdał sobie sprawę, że ma na sobie tylko wczorajszą koszulkę i bokserki. Szybko zlokalizował domowe dresy, przerzucone przez oparcie kanapy. Nie pamiętał, żeby się z kimś umawiał. Wyjrzał przez wizjer na klatkę schodową. Przed jego drzwiami przestępował z nogi na nogę niski, krępy facet z gęstą brodą. Gość chyba zauważył oko przyciśnięte do wizjera. Technik od internetu, powiedział. Zgłoszenie miałem pod ten adres. No tak, no przecież. Dzień dobry, Jacuś otworzył drzwi i uśmiechnął się. Zapraszam. Technik wszedł do mieszkania. Walcząc z zawrotami głowy, chłopak pokazał mu, gdzie stoi router. Od wczoraj nie działa. Ostatnio coraz częściej u was awarie. Brodacz, który nawet nie zdjął butów ani kurtki, mruknął coś tylko pod nosem. Potem zasiadł przed komputerem, zresetował router, wpisał coś w przeglądarkę internetową, kliknął kilka razy w wyskakujące okienka. Trzydzieści sekund później wstał od biurka. Już, powiedział. Gotowe. Wystarczy przestroić router na inną częstotliwość. Widocznie więcej osób korzysta z tej samej. Dziwne, że sam pan tego nie zrobił, to przecież żadna wiedza tajemna, dodał spoglądając z wyrzutem. Jacuś wzruszył ramionami. Jestem humanistą, filologiem. Technik zawiesił na nim dłuższe spojrzenie. Jacuś nie miał złudzeń. Na pewno wyglądał jak nieszczęście. Nie zdążył przecież nawet umyć twarzy. Pewnie w dodatku zionął gorzelnią. To wiele tłumaczy, powiedział technik. Jacuś poczuł, że mu się odbija. Skrzywił się, powoli wypuścił powietrze nosem, podziękował za pomoc i odprowadził mężczyznę do drzwi. Zamknął za nim i postanowił zabrać się za szacowanie strat. Kurtka wisiała na wieszaku w przedpokoju. W wewnętrznej kieszeni nie znalazł portfela, ale zanim zdążył się na poważnie zaniepokoić, wymacał go w jednej z kieszeni bocznych. Szybko przeliczył gotówkę i odetchnął z ulgą. Nie wydał wszystkiego. Dzięki Bogu, bo do końca miesiąca pozostały jeszcze prawie dwa tygodnie. Niepokoić mogło już jedynie to, że nigdzie nie widział telefonu. Zajrzał na półki, sprawdził jeszcze raz kieszenie kurtki, w której wczoraj po solowej rozgrzewce w domu wyszedł jeszcze do klubu. Miał nadzieję, że nie zgubił komórki, bo tego tylko brakowało, żeby musiał teraz kupić nową. Nagle poczuł olśnienie. Wszedł do łazienki i uśmiechnął się do siebie. Telefon czekał grzecznie w kieszeni porzuconych tam dżinsów Jacuś odblokował ekran jak się okazało miał trzy nieodebrane połączenia od Grzegorza ucieszył się to bardzo dobrze bardzo dobrze od kilku dni czekał na wiadomości od kuzyna bateria była już bliska rozładowania zabrał więc telefon do pokoju i podłączył do ładowarki rozsiadł się na kanapie i oddzwonił po kilku sygnałach usłyszał ciepły damski głos no, cześć, Jacuś? Co tam słychać? Westchnął bezgłośnie. To Róża, żona Grzegorza. Nie rozumiał, czemu kuzyn pozwala jej odbierać swoją komórkę i to jeszcze z tą manierą rodem z seks telefonu. Prawdę mówiąc, nie rozumiał w ogóle, czemu kuzyn poślubił akurat ją. Cześć, Róża, powiedział. Masz gdzieś pod ręką Grześka, dzwonił do mnie. Już ci daję. Usłyszał szum. A po chwili głos kuzyna, charakterystyczny, bo Grzegorz mówił nieco przez nos. Cześć, młody. Pospało się chyba, co? Telefon miałem wyciszony. Dopiero zobaczyłem nieodebrane połączenia. No, trzeba by w końcu pogadać. Masz dzisiaj czas? Grzegorz oczywiście wiedział doskonale, że czego jak czego, ale akurat czasu Jacusiowi nie brakuje. W przeciwieństwie do kuzyna, chłopak nie musiał sprawdzać każdego terminu w kalendarzu i planować spotkań z wyprzedzeniem. Skoro więc Grzegorz chciał pogadać jeszcze dzisiaj, sprawa musiała być pilna. A to już wróżyło bardzo, ale to bardzo dobrze. Dzisiaj? O której? Po południu jakoś, nie wiem, siedemnasta? Ja coś z ulgą. Do siedemnastej zdąży dojść do siebie. Jasne. Przyjedziesz do mnie do mieszkania? A może na mieście gdzieś? Koło ciebie jest taka fajna restauracja, akademicka. Kojarzysz? Sprawdzę w necie. No to ja bym tam proponował. Zapraszam. W porządku. Do zobaczenia. Chłopak rozłączył się i położył telefon na stoliku. Wypił kilka łyków wody. Grzegorz zawsze zdawał się tryskać optymizmem. Bywał wręcz nieznośny w tym swoim amerykańskim zaklinaniu rzeczywistości, że wszystko musi się udać, ale teraz w jego głosie pobrzmiewał entuzjazm, który trudno byłoby udawać. Czyżby udało mu się wreszcie naprawdę wystartować z ich wspólnym projektem? to oznaczałoby że jacuś wreszcie zajmie należne mu miejsce w warszawskim ekosystemie ekonomicznym finansowo stanie na nogi przeniknie do świata twórców gier na pewno szybko zyska uznanie w modnej branży nie będzie musiał się już z niczego tłumaczyć gdy następnym razem dziewczyna zapyta go czym się zajmuje wyciągnął się na kanapie kac w jednym momencie przestał doskwierać lepsze dni nagle Znalazły się na wyciągnięcie ręki. Grzegorz Grabowski był od niego starszy o dwadzieścia lat. W ubiegłym roku przekroczył czterdziestkę. Odkąd ja coś pamiętał, stawiano mu kuzyna za wzór. Zobacz, jak Grzesiu świetnie sobie radzi, mówili rodzice. Dużo się ucz i słuchaj starszych, to kto wie, może też tyle osiągniesz. Zanim Grzegorz skończył trzydzieści lat dwa razy został ojcem. Zakładał jeden biznes za drugim, z mniejszymi i większymi sukcesami, ale zawsze wychodził na swoje, do tego stopnia, że po kilku latach kupił ogromne mieszkanie na Wilanowie. Co prawda pomocą posłużyli wtedy majątni rodzice Róży, ale jak powtarzał Jacusiowi ojciec, żona nie spada nikomu z nieba, a to, kogo sobie wybieramy, najmocniej o nas świadczy. Zdawało się, że życie Grzegorza składa się wyłącznie z najlepszych możliwych wyborów. Jacuś od bardzo dawna łapał się na porównywaniu z kuzynem i nieodmiennie wpędzało go to w depresję. Grzegorz uciekł mu tak daleko, że wręcz niknął na horyzoncie. W kategorii radzenie sobie w życiu kuzyn jawił się absolutnym czempionem. Widząc go przy stolików akademickich, chłopak nie potrafił jednak powstrzymać uśmiechu satysfakcji. Grzegorzowi ulał się drugi podbródek, a kędzierzawe włosy, którymi się tak zachwycali rodzice, nie tylko coraz obficiej opruszała siwizna, ale też zaczynały się już wyraźnie przerzedzać. Widocznie można mieć pieniądze i szczęśliwą rodzinę, ale upływu czasu zatrzymać nie sposób, chociaż tyle. Widać było, że Grzegorz dawno nie zaglądał na siłownię. Kuzyn uśmiechnął się na powitanie. Cześć młody, powiedział wstając. Wspaniała pogoda, co? Jacuś uścisnął miękką dłoń Grzegorza. Zapomniał rękawiczek i nawet na krótkim odcinku między mieszkaniem a restauracją ręce zmarzły na kość. No tak, odparł, upał, zelżał. Rozebrał się, usiadł przy stoliku. Kac już mu nie dokuczał, za to w brzuchu burczał. Z ciekawością zaczął przeglądać menu. Jak tam u ciebie, zainteresował się Grzegorz? Jakoś leci, chłopak wzruszył ramionami. Nie chciał ostentacyjnie wybierać najdroższego dania, ale z drugiej strony, skoro już dał się zaprosić do restauracji, celował nieco wyżej niż w pomidorową. Udo kaczki w sosie miodowym brzmiało zachęcająco. No tak, życie, Grzegorz pokiwał głową. A co u ciebie? zapytał Jacuś, nie chcąc być nieuprzejmym. Zastanawiał się jeszcze nad ozorkami wołowymi z chrzanem. Kuzyn uśmiechnął się jak prezenter telewizyjny, w sposób, który doprowadzał Jacusia do szału. A dziękuję, nie ma co narzekać, powiedział. Dzieciaki ostatnio chorują, no ale co zrobisz? Mieszko wygrał turniej szachowy, a rywalizował z zawodnikami starszymi nawet o dwa lata. Skubany chyba lepszy jest już ode mnie, musisz zagrać z nim kiedyś. A Gustaw uparł się, że chce ćwiczyć boks. No i zaprowadziłem go na jeden trening, potem drugi. Myślałem, że zaraz zrezygnuje, ale chyba się zawziął. Kto by pomyślał, co? Taka z niego była klucha. No tak, Grzegorz sprawiał niepokojące wrażenie, przekonanego, że kuzyna rzeczywiście interesuje, co u niego słychać. Tymczasem. Znacznie ciekawszą kwestią wydawało się, kiedy wreszcie przejdą do rzeczy. No i kiedy podejdzie do nich kelner. Chłopak nie przerywał jeszcze przez chwilę, gdy starszy krewniak opowiadał o niedawnej kłótni z różą. Poszło im o zmianę samochodu na nowszy, a opowieść miała chyba jedynie na celu podkreślenie, jak bardzo różni się ich status społeczny. Ja coś nie wytrzymał dopiero przy porozumiewawczym: Sa wiesz, jak to jest z kobietami? Jasne, Wciął się bezceremonialnie, gdy kuzyn wreszcie na moment zamilkł. A powiedz, co się dzieje w temacie gry? Grzegorz odchrząknął. No właśnie, gra. O tym y, z tobą tak naprawdę chciałem porozmawiać. Zamieniam się w słuch. W tym momencie do stolika zbliżył się kelner. Grzegorz zamówił jakąś sałatkę, a Jacuś, po krótkiej wewnętrznej walce, zdecydował się jednak na kaczkę. Kuzyn wciąż uśmiechał się szeroko, ale uwadze Jacusia nie uszło, że nerwowo spludł dłonie. Tak wyszło, że trochę się nam to wszystko skomplikowało. To znaczy, Grzegorz znów odchrząknął, wyglądał, jakby szukał najodpowiedniejszych słów. Główny inwestor się wycofał, a to zupełnie rozwala mi cały kosztorys. Jacuś przełknął ślinę. No pewnie, mógł się tego spodziewać. Kuzyn wcześniej zapewniał, że lada moment otworzy stanowisko scenarzysty zarezerwowane właśnie dla niego. Oczywiście zaraz się okaże, że pojawiły się nieprzewidziane przeszkody. Brzmi kiepsko, powiedział ostrożnie. Czyli jednak nic z tego nie wyjdzie, tak? Dobrze rozumiem? Grzegorz energicznie pokręcił głową. Wyjdzie, na pewno wyjdzie, tylko muszę załatać tę dziurę w budżecie. Mówiłem ci, jak to działa. Na pewno dogadam się z innymi inwestorami, tylko muszę im pokazać działający prototyp gry. Choćby najprostszy, a tego sam nie zrobię. Potrzebuję programistów i projektantów. Produkcja potrwa jakieś trzy, może cztery miesiące. Potem, gdy już będzie budżet, zaczniemy pracę nad pełnym scenariuszem. Zatrudnię kilka grafików i tak dalej. Rozumiem, powiedział powoli Jacuś. Tylko w takim razie, do czego jestem ci teraz potrzebny? Jacek. To chyba oczywiste. Chcę cię prosić o pomoc w zebraniu tych pieniędzy? Chłopak spojrzał zdziwiony na kuzyna. Przecież wiesz, że nie ma ani grosza. O jaką właściwie kwotę chodzi? – Drobnica, biorąc pod uwagę to, ile możemy zyskać. – Dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych. – Ja cóż aż gwizdnął. – Pokazać ci, ile mam na koncie? – To nieważne, ile masz na koncie. Grzegorz spojrzał krewniakowi w oczy, bo masz także mieszkanie po rodzicach. Jest warte dużo więcej niż ćwierć bańki. – Pod jego zastaw dostałbym pieniądze z banku. – Pod zastaw mojego mieszkania? No tak. Ja coś patrzył na kuzyna, jakby ten zaproponował mu właśnie wycięcie nerki. A gdzie ja wtedy miałbym mieszkać? Grzegorz w jednej chwili znowu się rozluźnił. Na jego twarz powrócił ten trudny do zniesienia uśmiech aktora z reklamy pasty do zębów. Dalej będziesz tam sobie mieszkał z twojej perspektywy. Nie zmieni się absolutnie nic. Przez jakiś czas mieszkanie będzie formalnie należało do banku, tylko tyle. Ja opłacę za ciebie cały czynsz, nic nie stracisz, a za te trzy, może cztery miesiące, gdy dostanę już dofinansowanie, oddam pieniądze bankowi i mieszkanie znowu stanie się wyłącznie twoje. No nie wiem, zastanowił się Jacuś. Przecież, jeśli coś poszłoby nie tak, straciłbym chatę. Nie ma takiej możliwości. Te pieniądze to już ostatni brakujący element tylko ich potrzeba, żeby wreszcie na serio ruszyć z produkcją. Zresztą, gdyby nawet zdarzyło się coś zupełnie nieprawdopodobnego, to po prostu sprzedam firmę i tak czy inaczej odkupię ci to mieszkanie. Przecież jesteśmy rodziną, nie? Jacuś wyobraził sobie wielką wagę. Na jedną szalę Kładł mieszkanie na Sandomierskiej, w którym spędził całe życie i którego miałby się czasowo zrzec. Co powiedziałby na to jego świętej pamięci ojciec, ale na drugiej szali spoczywały marzenia o nowym, lepszym życiu, w którym można myśleć o sobie jako o scenarzyście popularnej gry. A ojciec, skoro już o nim mowa, czy nie byłby zadowolony, widząc Jacusia, robiącego poważne interesy ze swoim ulubionym bratankiem, którego syn powinien naśladować na każdym polu? Wybór co najwyżej sprawiał pozór trudnego. Oczywiście wiem, że proszę o sporą przysługę, dodał Grzegorz, i chciałbym, żebyś naprawdę czuł, że nic na tym nie tracisz. Wiem, że procent odzysków ze sprzedaży gry, o którym ostatnio rozmawialiśmy, na razie może wydawać ci się jeszcze mało realny, więc procenty swoją drogą, ale za pomoc ze zdobyciem finansowania przelałbym Ci od razu dziesięć koła na konto. Co ty na to? Dziesięć tysięcy złotych zabrzmiało jak wyjazd na wakacje. Jak zrobienie prawa jazdy, upiorne widmo poszukania normalnej pracy oddaliłoby się jeszcze przynajmniej na jakiś czas. Ja coś przez chwilę udawał, że się zastanawia. No niech będzie, powiedział wreszcie, zaryzykuję. Grzegorz, aż się rozpromienił. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć wspólniku. Mam ze sobą dokumenty. Przejrzyj je, co? Jak zjemy, podskoczymy do notariusza, tu niedaleko jest biuro czynne do dziewiętnastej. Wyjął steczki papiery i położył na stoliku. Jacuś najpierw się zdziwił, że poszło tak szybko, a potem przejrzał je pobieżnie. Wyglądały zwyczajnie. Umowa przeniesienia własności. Pewnie codziennie setki takich podpisuje się w samej Warszawie. Dwa tygodnie później do stolicy przyszła dawno wyczekiwana odwilż. Ciepły wiatr stopił wreszcie lód skuwający chodniki. I przegnał z nieba szare chmury, co wydawało się Jacusiowi szalenie metaforyczne. Pieniądze od Grzegorza wylądowały na koncie na zajutrz po spotkaniu akademickiej, a po kilku dniach kuzen zadzwonił i obwieścił, że to już więcej niż pewne, najdalej w połowie kwietnia ruszą z pracą nad scenariuszem i dialogami. Jacuś cieszył się więc ostatnimi tygodniami bezczynności. Za oknem świeciło słońce. Na koncie wygrzewały się pieniądze, a nowe, lepsze życie z każdym dniem przybliżało się o krok. Jacuś postanowił zatem dokonać pierwszej znaczącej zmiany już teraz. A co? Raz się żyje. Dość już sekurantstwa Pora zaistnieć na Tinderze. Chłopak wstał zatem od biurka z komputerem i ruszył do przedpokoju, żeby zrobić sobie przy lustrze porządne selfie. Zastanawiał się. Czy lepiej zapozować z uśmiechem en face, czy jednak z profilu, z zamyślonym wzrokiem, gdy niespodziewanie rozległ się dzwonek do drzwi. Jacuś aż podskoczył. Naprawdę nie lubił tego dźwięku. Wyjrzał przez wizjer i zobaczył postawnego mężczyznę w długiej, skórzanej kurtce z poprzedniej epoki, nie puszczającego ręki z przycisku dzwonka. Zaniepokojony otworzył. Czyżby coś się stało któremuś z sąsiadów? Tak, zapytał. Mężczyzna obrzucił go szybkim spojrzeniem. Miał wielką, gładko ogoloną głowę i dziwnie proste, kanciaste rysy twarzy. Ty jesteś? Jacek Grabowski? Zapytał tubalnym głosem. Zdziwiony Jacuś pokiwał tylko głową. No to musisz coś wiedzieć. Mężczyzna patrzył na niego beznamiętnie. Nowy właściciel tej Hawiry, pan Biernat, chce ją wyremontować i wynająć na biuro. Masz miesiąc na opuszczenie lokalu. Młody nie uwierzył w to, co usłyszał. Przepraszam? Facet pokręcił wielkim łbłem. Sprzedałeś kwadrat, tak? No to pakujesz, manżur, i wypierdalasz. To chyba proste. Nic nie sprzedawałem, zaczął Jacuś i nagle zamilkł. W jednej sekundzie wszystko zrozumiał. Grzegorz. O, w mordę. Grzegorz. Nieznajomy tymczasem przyglądał mu się jak psim odchodom na chodniku. Jasne, samo się sprzedało. Mnie to zresztą wszystko jedno. Za miesiąc macie tu nie być. Zobaczymy się jeszcze, a póki co spadam, nara. Ja coś stał jak sparaliżowany, i patrzył na mężczyznę, gdy ten odwrócił się do niego szerokimi plecami i ruszył w stronę schodów, ale zaraz zawrócił. Zanim chłopak zdążył zareagować, łysy wielkolud gwałtownie uniósł rękę tylko po to żeby zaskakująco łagodnie klepnąć go w ramię. Uśmiechnął się przy tym szeroko. Tylko wiesz, zadudnił. Żadnych głupich pomysłów. Z panem Biernatem lepiej po dobroci. – No, ciach, bajera. Pogadane. Spokojnie odmaszerował, a Jacuś zdał sobie sprawę, że od kilkudziesięciu sekund wstrzymuje oddech. Przed oczami ciągle widział unoszące się w jego stronę mocarne łapsko. Tym miał na kostkach dłoni wytatuowane litery, jak w serialu o gangach motocyklowych. Układały się w imię Anna. Jacuś powoli zamknął drzwi na zamek. Wrócił do pokoju. I odczekał, aż serce przestanie histerycznie walić. Sięgnął po telefon, wybrał numer Grzegorza. Cześć, Jacuś. Co tam? usłyszał po długiej chwili. Mówi ci coś nazwisko. Biernat? Zapytał od razu, dziwiąc się, jak obco brzmi jego własny głos. No wiesz, może dlaczego przyszedł do mnie jakiś kark i powiedział, że mam wypierdalać z własnego mieszkania? W słuchawce zapanowała cisza. Wreszcie kuzyn westchnął i powiedział. Ja ci to wszystko wytłumaczę, Jacuś. To nie jest tak, jak myślisz. Waldemar Bułczyński miał wkrótce skończyć 44 lata. Jego waga powoli, ale systematycznie dobijała do 100 kilogramów, a średnia ocena jako kierowcy Ubera Oscylowała wokół 4,8 na 5. Gdy wreszcie zaparkował samochód pod kamienicą na Grochowie, poczuł, jak bardzo jest zmęczony. Od rana na nogach, a wieczór już gęstniał, cały dzień za kółkiem, zrobił kilkanaście kursów po całej Warszawie, bez przerwy pod prądem, no bo przecież trzeba koniecznie punktualnie, a do celu dotrzeć jak najdogodniejszą trasą, żeby tylko nie dać pasażerom powodów do niezadowolenia. Przez tylne siedzenie wysłużonego Audi przewinali się mądrale w garniturach, podpite panienki i studenci z nosami w telefonach. Kiedyś próbował uprzejmie zagadywać pasażerów, nawiązywać z nimi jakąś rozmowę, ale szybko zdał sobie sprawę, że najlepiej jest nie odzywać się w ogóle, nie licząc potwierdzenia tożsamości i celu podróży. Kierowca powinien być milczącym automatem wtedy ma największą szansę na maksymalną ocenę i napiwek. piwek. Parszywe nastały czasy. Żeby wyżyć z samego Ubera, musiałby chyba zamieszkać w samochodzie. Coraz częściej zdarzały się dłuższe przestoje, gdy nie wpadał żaden kurs. Bułczyński tym bardziej doceniał fuszkę, którą nagrał mu Tyczka, jeden z niewielu starych kumpli, na których zawsze mógł polegać. Windykacja nieruchomości. To brzmiało dumnie. Dostojnie. Do tego czuł się stworzony. Przyjemna odskocznia od uberowej monotonii, a przy okazji jakby cichutkie echo dawnych, weselszych czasów. Gdy dostrzegał przestrach w oczach lokatora, którego odwiedzał po raz pierwszy, czuł się jakby wypił haustem puszkę redbula. Chociaż na krótką chwilę mógł znów stać się sobą tamtym bułą sprzed dwudziestu lat, który wierzył, że lada moment cała Warszawa stanie się jego podwórkiem, a wiara nie brała się znikąd. Swoją drogą? Jak bardzo zmienili się ludzie? Wtedy zdarzało się, że z chłopakami pakowali frajera do auta, a ten jeszcze próbował się stawiać, jeszcze szedł w zaparte, a teraz? Nawet nie trzeba podnosić głosu, żeby jeden z drugim zaczął mieć ciepło w majtach, jak ten chłopaczyna na Mokotowie. Przecież rozpadłby się na kawałki, gdyby tylko głośnie na niego huknąć. Pułczyński podniósł wzrok na fasadę kamienicy. W oknie dużego pokoju świeciło się światło, a więc Anka nie poszła jeszcze spać i oglądała telewizję poczuł nagłą chęć żeby wrócić do samochodu i pojechać gdzieś daleko gdziekolwiek byle dalej gdzieś gdzie polewają w wódkę zaraz jednak głos rozsądku przypomniał że przecież rano musi być wypoczęty i gotowy na kolejny maraton za kierownicą być może powinien z pokorą pochylić głowę i pogodzić się że tak już będą wyglądały jego dni ale na przekór wszystkiemu uśmiechnął się szeroko przecież będzie dobrze Niby uważał się za człowieka, który twardo stąpa po ziemi, ale z drugiej strony przez lata nauczył się ufać swoim przeczuciom. A przeczucie zdawało się szeptać do niego z grochowskich okien, porozumiewawczo spoglądać oczami bezpańskich psów i mrugać światłami samochodów. Przeczucie mówiło, zapnij pasy buła: wkrótce wszystko nieodwołalnie się zmieni. Spodobał ci się ten fragment? Posłuchaj tego audiobooka w Storytel.